człowieka kątę za panienkę zobaczyła. A człowieka myśleli, co panienkę gniewa się na człowieka. Ja nie myślę, że panienkę zapomniała, że na rynku stoi. Gramy, szmulki! Nie, nie zapomniałyśmy. A Szmulko przyniósł nam nici, tasiemki, guziki i trochę jedwabiu. O, tylko takie głupstwo! A cóż więcej? Szmulko, myśleli, co panienkę przyjdą na rynek i całe gramy zakopi. Ja przyniosłem bardzo piękny stąd, biało-czerwony, szeroki, gatunek doskonały. Wraz pokażę. Pokaż. Jewal, jak ja sobie pomyślę, jakie to dawniej czasy byli, to mnie się z oczu łzy leje. Dalibóg, moje serce rozrywa się. Sam nie wiesz, co pleciesz, albo to mało teraz od chłopów targujesz. Od chłopów? Co panienkę mówi? Broń Boże, takie targi. Co, póki oni co na 10 kopiejek kupi, to mi całe gramy przewróci. O, zwyczajnie, prosty człowiek, a cóż ona zna? A masz może włóczkę, co bym miała na poduszki dla Juliusza, no bo w tych dniach jego urodziny. W tych dniach? O, dobrze, ja wiem, bo Szmulka musi mu powinszować. Śliczny pańc, dobry pańc. On nie lubi się targować co do kopiejki. Ja Szmulko nazywać się. Broń Boże. On chce chleba dać i drugiemu ludziom? Nie. On mnie zawsze powiada. Szmulko, ja tobie wierzę, że ty nie skręcisz. I to prawda jest. Ani na pół kopiejki. Ja mówię pod Helimem. Ale ja dojaśnię panienkę. Coś mam od pana Juliusza. Od pana Juliusza? Przesyła nam swój pugilarys, parę obligów. Więcej. No, żadnego przy tym listu? A on mnie nic nie przekazał? Ani słowa jaśnie, panienkę. Spieszył się ze swoimi ludźmi. Gdzieś wyjeżdżał.